Dzień dobry, nazywam się Jankun Patrycja, witam w programie Kocham tę roślinę. Dzisiaj będziemy mówić o hibiskusie, który, że tak powiem, znany jest bardziej pod inną nazwą, jako ketmia syryjska. Hibiskus jest rośliną, która gubi liście na zimę. Jeśli chodzi o wysokość, to rośnie od metra do 2,5. Jest to roślina bardzo wolno rosnąca, trudna w uprawie, trzeba ją okrywać na zimę. Jeśli chodzi o sadzenie hibiskusa, gleba powinna być piaszczysta, wzbogacona kompostem i dobrze zdrenowana. Roślina preferuje stanowiska słoneczne i osłonięte. Może być ozdobą każdego ogrodu, a jej formy pienne idealnie wpisują się w małe ogrody. I taka ciekawostka na koniec, hibiskus pochodzi z Chin i Indii, a w Korei Południowej jest uznawany jako roślina narodowa. Razem z hibiskusem bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek Kocham tę roślinę.